żeby ten festiwal no, charakteryzował się przede wszystkim wysokim poziomem artystycznym. No, oczywiście dzieje się to za sprawą znakomitych wykonawców, no, których udało mi się zaprosić na 13. podkreślam, edycję, no i która uważam wypadła bardzo okazale. Pierwszego dnia, w sobotę, rozpoczął znakomity muzyk, wirtuos kontrabasu klasy światowej. Tutaj nie zawaham się tego powiedzieć. Profesor Jacek Niedziela-Meira, wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wieloletni wykładowca też Akademii Muzycznej w Katowicach, a także jej dziekan. Zaprezentował program ze swojej ostatniej płyty, czyli Basewil 2, no, gdzie jawi się jako znakomity wirtuos kontrabasu, co jest w sumie dużą rzadkością, szczególnie w Polsce. Bynajmniej nikt mi nie jest znany z kontrabasistów w naszym kraju, kto by odważył się właśnie wyjść z tym instrumentem i pokazać taką maestrię, jaką pokazał właśnie w sobotę Jacek Niedziela. Później do tego znakomitego muzyka dołączyli pozostali muzycy, czyli trio, gdzie brzmienie stało się bardziej jeszcze bogatsze, bardziej dynamiczne. Jestem na festiwalu bodaj po raz trzeci, może nawet czwarty. Byłem w kwartecie Ptaszyna Wróblewskiego 10 lat temu, może nawet więcej. Byłem też w trio fortepianowym, byłem z Piotrem Baronem i z Kevinem Mahoganym. Także to jest tutaj moja czwarta wizyta, z tym, że no pierwszy raz jako lider, jako solista, który decyduje o doborze muzyków, o utworach, które się zagra i o programie. Co dalej? Tak mało mi zostaje. Po Jacku Niedzieli wystąpiła znana wokalistka młodego pokolenia Maria Sadowska, która zaprezentowała program swojej ostatniej płyty Jazz na ulicach. Koncert, jak widzieliśmy, bardzo się spodobał, szczególnie młodszej części publiczności, której no, było dość sporo. Wierzę w to, że muzyka służy nie tylko temu, żeby siedzieć i nabożnie jej słuchać, ale żeby też przede wszystkim uczestniczyć w niej czynnie, wszystkimi komórkami swojego ciała, śpiewać, tańczyć, krzyczeć. Dla mnie właściwie temu służą koncerty, żeby uwolnić swoją energię. To jest miejsce, w którym bezkarnie właśnie możemy się wyszaleć i taka jest nasza misja. My po to gramy ten jazz, żeby dać wam właśnie tą energię. Niedzielną fiestę jazzową rozpoczął legendarny zespół Osjan na czele z Jackiem Ostaszewskim, liderem. Zespół ten uważany jest za prekursora muzyki świata, czyli world music. Miałem okazję właśnie zagrać z tym legendarnym zespołem, co było dla mnie wielkim wyróżnieniem i ogromną satysfakcją. z tego pierwszego składu to tylko ja pozostałem. Ale miło, mogę powiedzieć, że jest miło wrócić w te same miejsca. Można powiedzieć, że podróż sentymentalna. Bardzo jestem wdzięczny tutejszej publiczności za to, że nas tak serdecznie przyjęła. To miło się czuć jak w domu, mimo że się jest tak daleko od swojego domu, mieszkam w Krakowie. Największa gwiazda festiwalu, czyli światowej sławy, wokalistka Urszula Dudziak wraz z zespołem Walk Away, z którym współpracuje bodajże od 1988 roku. Fantastyczna publiczność, naprawdę to dla artysty to jest naprawdę wielka inspiracja i takie spełnienie. Jak wychodzimy na scenę i widzimy roześmiane twarze, już a priori, jeszcze nie zaśpiewałam, a już mam ten kredyt niesamowity. I to jest trochę takie niepokojące, bo ja muszę się sprawdzić, nie? Także to jest dobre, to jest fajne. Publiczność fantastyczna, bardzo zna się na muzyce świetnie, reaguje pięknie. No, ja jestem naprawdę, z jednej strony powiedziałabym, że dobrze będę spała, bo dobra robota i w ogóle wszystko tak jak powinno być, z drugiej strony nie będę spała, dlatego że to jest w dalszym ciągu, ja będę żyła cały czas tym koncertem jeszcze przez następne 2-3 godziny, bo to są naprawdę niezapomniane chwile.